Wiosna w Jerozolimie. Atmosfera jest coraz bardziej napięta. Wszyscy mówią o zbliżającym się Mesjaszu. Podobno w Betanii miał wskrzesić niejakiego Łazarza, a teraz zbliża się do stolicy Izraela. Przychodzi na święto Paschy. Niektórzy, oczekując na niego, ścinają palmowe gałązki, kładąc je na drodze. Inni zrzucają swoje płaszcze, by przygotować dywan na jego przyjście. A on przychodzi w zaskakujący sposób, ubrany jak pielgrzym, jadąc na osiołku, nie tak jak ludzie sobie wyobrażali, że wjedzie do miasta jako wielki wódz, zrywając ludzi do powstania przeciwko Rzymianom, którzy okupują ich kraj. Jezus przychodzi jako pokorny sługa i trzeba wytężyć serce, aby zobaczyć w nim Mesjasza. Rzeczywistość Wielkiego Czwartku, dnia ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, to jest rzeczywistość mająca miejsce po pewnych wydarzeniach, ale też przed pewnymi wydarzeniami. Uczniowie mają na swoim koncie wspólne doświadczenia z Jezusem. Byli świadkami uciszenia burzy na jeziorze Genezaret. Byli przerażeni. Byli zdumieni, zadziwieni tym, kiedy Jezus uzdrawiał chromych, ślepych. Byli zadowoleni, zadziwieni, radośni, kiedy Jezus triumfalnie wjeżdżał do Jerozolimy. Ale jestem przekonany, że w trakcie ostatniej wieczerzy uczniowie również byli przerażeni, zaniepokojeni, dlatego że słyszeli słowa od Jezusa: moje ciało będzie zabite, moja krew zostanie przelana, jeden z was mnie wyda. Bardzo wiele niepokoju, bardzo wiele niewiadomych. Nasza perspektywa, kiedy przyjmujemy komunię, jest już nieco inna. Ale w dalszym ciągu jesteśmy ludźmi, którzy pewne wydarzenia mają przed sobą, pewne mają za sobą. Za sobą mamy doświadczenie Bożego działania. Za sobą mamy pewne relacje, pewne wydarzenia w ramach tych relacji. Ale pamiętajmy, że jako chrześcijanie, jako ufający Jezusowi, jesteśmy tymi, którzy najlepsze mają przed sobą. Dlatego, że Wieczerza Pańska zapowiada weselną ucztę Baranka w niebie. Zachęcam do tego, żeby przy najbliższej możliwej okazji, w trakcie przyjmowania komunii, w taki sposób o tej komunii pomyśleć. Aresztowali go w ogrodzie Getsemane. Wydał go Judasz pocałunkiem. Przed drogą na Golgotę, gdzie miał być ukrzyżowany, biczowali go, zhańbili, znieważyli, opluli. Podczas drogi, w której kazali mu nieść jego własny krzyż, na którym miał być ukrzyżowany, nie był w stanie z powodu wycieńczenia nieść go dalej. Kazali nieść ten krzyż Szymonowi Cyrenejczykowi, który akurat wracał z pracy w polu. Paradoks sytuacji polegał na tym, że Jezus wcześniej mówił, by zapierać się samego siebie, brać krzyż i iść. A w tej sytuacji nie mógł nieść sam swojego. Gdy dotarli na górę Golgota, gdzie został ukrzyżowany, rozegrało się tam bardzo wiele różnych dziwnych scen. Dwóch złoczyńców wiszących na krzyżu. Wybór dobra, zła, nieba, piekła. Spotkanie żołnierzy pod krzyżem, którzy drwili, obrażali Jezusa,
i rzucali losy o jego szatę. Wreszcie spotkanie z matką i umiłowanym uczniem Janem. Po jakimś czasie wykrzykuje: wykonało się, i umiera.